Świeci zielono, świeci. Siemaneczko, to Szakal z tej strony. Dzisiaj takie szybkie info albo pytanie do wszystkich warszawiaków, niezależnie od tego, po której stronie Wisły mieszkasz. I takie pytanie o jakość twojego internetu. Bo po pożarze mostu łazienkowskiego ucierpiały łącze wielu operatorów i firm. Ja mam w UPC, to jest jedno ze zdjęć, jak kable leżą. Nie to, że na traktach kablowych jakiś tam, tylko na podłodze. No ale po pożarze. Ucierpiały łącza wielu firm. Neti, Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Agory, Szeptel, Komenda Główna Policji, ATM, UPC, NASK, Exato, Vectra, Sferia Aero, Telekomunikacja, Orange i MON. Także tu są takie małe fotki, a tutaj mam dokument. Z inwentaryzacji urządzeń. No i tutaj właśnie z tego dokumentu media wyjęły. Zdjęcia wyjęły. Listę operatorów. Kable. Jedziemy sobie dalej obejrzeć ciekawe zdjęcie. Tu operatorzy. O! Na przykład tu jak leżą kable. O! Tu UPC. Można sobie pooglądać, zobaczyć, znaleźć swojego operatora. Masakra. Także dokument jest niezły. Możecie go sobie znaleźć w sieci. Światłowody leżą sobie swobodnie na podłodze i się trochę przypaliły. Światło się zapaliło. Kto zapalił światło? Masakra. A tutaj jeszcze jakieś wykresy, ale najśmieszniejsze jest zdjęcie oczywiście. Gdzie ta podłoga? O tu. I pytanie do was, jak wam działa od tego czasu internet? Bo na przykład u mnie dzisiaj nie działał w ciągu dnia, gdzieś koło 11, pomiędzy 11 a 12 były przerwy. Wczoraj nie działał 3 godziny, między 11 a 2. Jakieś prace konserwacyjne robią i tak codziennie coś się dzieje. Ciekawy jestem, czy u was się też tak dzieje. Takie pytanko na dzisiaj a propos zapalonego światła pod mostem Łazienkowskim. No, to by było na tyle. Dzięki. Czekam na komentarze. Jestem ciekaw. To by było na tyle. Cześć, Szakal Out.